Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zrobić napisy do filmu. A więc zaczynajmy. Żeby zrobić napisy, wykorzystamy program o nazwie Active Presenter. Jeśli tego programu nie masz, to oczywiście link znajdziesz w opisie tego odcinka. A więc, kiedy ten program już zainstalujesz, należy go uruchomić. I w tym momencie zobaczymy takie oto okienko, i tutaj z tego menu z lewej strony należy wybrać przycisk otwórz. I następnie należy wskazać, które wideo chcemy otworzyć. Ja mam tutaj przygotowany plik wideo, także klikam na niego, i następnie tutaj na dole wybieram otwórz. W tym momencie mój plik wideo jest otwierany w programie Active Presenter, no i właśnie pojawił się on w tym oto miejscu. Jak widać, jest on już otworzony, i tutaj na dole mamy oś czasu. I jak widać, ten film jest już tutaj gotowy. Jest to fragment jednego z moich odcinków, także przesunę sobie ten suwak może do tego oto miejsca, gdzie zaczyna się tekst. No i dodawanie napisów do filmu polega na tym, że trzeba przesłuchać jakiś fragment filmu i następnie napisać napis do tego fragmentu, który usłyszeliśmy. Czyli ja tutaj może zaraz wystartuję ten fragment, żeby usłyszeć i zapamiętać, co powiedziałem, i następnie dodam pierwszy napis do tego filmu. Także zaczynam. Dziś pokażę Ci, jak w prosty sposób można zmienić. Czyli usłyszałem już, co powiedziałem, i teraz, żeby dodać napis, który zacznie się mniej więcej w tym miejscu, należy ten suwak, właśnie przesunąć w to miejsce. I następnie, tutaj z tego menu, wybieramy tą ikonkę, która mówi CC, oznacza to wstaw, napis. W momencie, kiedy kliknę, tutaj pojawiło mi się okienko, w którym zacznę pisać. Czyli zaczynam pisać. Ciś, pokażę. Ci, jak. No, i tak dalej. No i teraz zobaczmy. Przesunę ten wskaźnik tutaj trochę wcześniej. Klikam Spację. Dziś pokażę Ci jak w prosty sposób można zmienić No i jak słychać powiedziałem dziś pokażę Ci jak w prosty sposób można zmienić adres IP No i to byłby pierwszy napis Teraz może odtworzę dalszą część Adres IP twojego komputera. Tutaj możemy Dzięki to nieco temu uzyskując odrobinę Zciągnąć. Znowu przesunę wskaźnik w to to miejsce i dodam kolejny napis klikając w to miejsce Twojego komputera. Dzięki temu zyskując odrobinę prywatności i... Anonimowości w internecie. No i zobaczmy. Odtwarzam. Dziś pokażę Ci, jak w prosty sposób można zmienić adres IP Twojego komputera, dzięki temu uzyskując odrobinę anonimowości i prywatności w internecie. Jak widać, ten napis powinien trwać do tego miejsca. Trochę tą kolejność zmieniłem, czyli powinny być anonimowości i prywatności. Anonimowości i prywatności. No i jak widać, w ten sposób dodałem już tutaj dwa napisy, które są już gotowe. No i właśnie w ten sposób możemy przechodzić do dalszych części naszego wideo i dodawać te napisy w dalszych częściach. No i teraz tak. Oczywiście możemy zmienić wielkość tych napisów. W tym celu klikamy tutaj w to słowo napisy, tak żeby zaznaczyć wszystkie napisy, które znajdują się na tej ścieżce. I tutaj po prawej stronie możemy m.in. zmienić kolor tła, czyli krycie, które tutaj się znajduje. Jak widać, mogę je w bardzo prosty sposób zmienić. Mogę to krycie, oczywiście, wyłączyć całkowicie lub włączyć bardziej wyraźne. Ja tutaj, może, co zostawię. Około 162. Kolejna rzecz, którą możemy zmienić, to oczywiście wielkość tego tekstu. W tym celu tutaj u góry klikamy narzędzia główne. Tutaj możemy zmienić czcionkę, tutaj mamy wielkość tekstu, możemy je powiększyć lub pomniejszyć w zależności od tego, jakie duże napisy chcemy. Możemy zmienić kolor tych napisów, na przykład na czerwony, może to być kolor żółty, czy jakikolwiek inny kolor chcemy. Tutaj mamy domyślne style do wyboru, także możemy sobie wybrać jakiś z tych styli, który już tutaj jest gotowy, na przykład taki. Jak widać, napisy od razu są zmieniane do tego stylu, który wybraliśmy. Eee, no i teraz tak. Kiedy już mamy te napisy ustawione tak, jak chcemy, już je napisaliśmy, należy je wyeksportować. No i tutaj klikamy u góry eksport, wideo. I tutaj mamy kilka możliwości. Po pierwsze, oczywiście, możemy tutaj zmienić ustawienia wielkości ekranu, jakości itd. itd. Tutaj należy zaznaczyć, jeśli chcemy wyeksportować nasz plik wideo z audio. Tutaj mamy opcję wyeksportowania naszych napisów do osobnego pliku SRT. A tutaj poniżej możemy te napisy na stałe osadzić w naszym pliku wideo. Także te napisy nie będą w osobnym pliku, tylko na stałe będą dodane do tego pliku. Ja może właśnie zaznaczę tą opcję także. I następnie tutaj na dole klikam przeglądaj. I tutaj wpiszę może wideo 2. Klikam zapisz. Klikam OK, żeby ten klik wyeksportować, i zaraz zobaczymy, co się stanie. W tym momencie ten nasz plik jest oczywiście eksportowany. Nasze napisy także zostaną za moment wyeksportowane. Może to potrwać w zależności od długości filmu od kilkunastu sekund do kilkudziesięciu minut, także należy uzbroić się w cierpliwość. I kiedy wszystko już będzie gotowe, zobaczymy tutaj takie oto okienko. Ja tutaj może otworzę ten folder. No i jak widać, tutaj mam plik Wideo 2. Tu jest ten plik oryginalny bez napisów, i tutaj mam plik ze stworzonymi napisami. E, może zmienię nazwę tego pliku na Wideo, tak żebyśmy zobaczyli, że na pewno nie ma tam napisów. I w momencie, kiedy zmieniłem nazwę tego pliku na wideo, będą te napisy odtworzone w momencie, kiedy otworzę plik wideo. Także zobaczmy. Dziś pokażę Ci, jak w prosty sposób można zmienić adres IP Twojego komputera. No i jak widać, I te napisy są już tutaj odtwarzane, tak jak hmm. je dodałem. Czyli to był właśnie ten pierwszy sposób z zewnętrznym plikiem. I, w związku z tym, że te napisy są w zewnętrznym pliku, możemy tutaj w tym programie kliknąć prawym przyciskiem myszki, narzędzia, preferencje i następnie napisy. I tutaj możemy zmienić wielkość tych napisów, możemy je zrobić mniejsze lub na przykład większe. Czyli, jak kliknę duże, kliknę zapisz, cofnę ten film nieco. I jak widać, te napisy są już tutaj większe. Natomiast tym drugim sposobem z napisami, które zostały nałożone na stałe, zaraz zobaczymy jak to wygląda. Dziś pokażę ci jak wprost No i jak widać, tym drugim sposobem napisy zostały nałożone na stałe i tutaj jest właśnie to tło tych napisów, tak jak to miało miejsce w programie ActivePresenter, kiedy je edytowaliśmy, kiedy je dodawaliśmy, czyli właśnie jak widzisz na te dwa sposoby możemy albo dodać napisy z już narzuconym stylem, które są na stałe wgrane w film, albo dodać je w osobnym pliku i później możemy zmienić ich wielkość w programie, dostosować je tak, jak chcemy. Także, w zależności od tego, czego oczekujesz, możesz właśnie te napisy dodać na dwa różne sposoby. I na dziś to było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Jeśli tak, pamiętaj, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.